Las Vegas poprzez prom i wszelakie autostrady dotarłem do Łomży, gdzie Galeria Veneta zorganizowała po raz kolejny Dzień Zakochanych, tym razem w stylu amerykańskim. Sprawdzimy to. Szanowni Państwo, jest dzisiaj z nami specjalny gość ze Stanów, który troszeczkę słabo mówi po polsku, więc ja będę starał się go tłumaczyć. Drodzy Państwo, a teraz, Karolu, proszę powiedz nam, skąd do nas przyjechałeś? Where I'm from? Yeah. Ale ja jeszcze przyjechałem, cześć, ja przyjechałem do Was prosto z Ciechocinka, bo ja tam, moja babcia jest, stacjonuje. Okej. Okay. Karol przyjechał do nas z Olsztynka. Karol przyjechał do nas z Olsztynka, dokładnie, takie miasto niedaleko Chicago. Karolu, jak Ci się podobał Łomża? Łomża bardzo dobra, dobre place, miejsce do tego, żeby przyjechać, żeby zobaczyć, czym jest Łomża, zobaczyć Łomżę, poczuć się w Łomży, przyjść, zobaczyć. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że ja tu spotkam kowbojów w Łomży. Okay. Smak łomżyńskich kebabów Karolowi spodobał się najbardziej. Karolu, pytanie jest takie, jak oceniasz tutaj swoje występy wokalne w Galerii Veneta? Ja właśnie tutaj bardzo dobrze sobie radzę, bo ja bardzo dobrze w ogóle sobie zawsze radzę. Tutaj warunki są bardzo dobre, jest ciepło, jest normalnie, brakuje jedynie kaktusów i konia nie wpuścili niestety do środka i marznie. To dosyć smutne, bo Karolowi najbardziej to, co się podobało, to to, że w Łomży, w Galerii Veneta jest ciepło, więc no, jak widać, stan życia bytu codziennego w Stanach troszeczkę jednak zmalał od tych wizji, które mieliśmy co do życia z zachodu. Karolu, muszę Cię jeszcze zapytać o taką rzecz. Jakie plany na walentynki? Ja, what I'm doing on the Valentine's Day? Ja planuję po prostu wziąć, pojechać w stronę słońca i być romantyczny do bólu. Karol mówi o tym, że bardzo go boli sam fakt, że ostatnio brakuje nieco słońca u niego w mieście i będzie miał nadzieję, że po prostu może pojawi się chociażby pełnia księżyca. Karolu, my dziękujemy Ci bardzo serdecznie i życzymy Tobie bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję, chciałem pozdrowić, szczególnie jeśli, bo to przez internet będzie, tak? To w Stanach można oglądać? Tak, 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 dokładnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają internet, także dziękuję. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking a big cigar. Well, I know I had it coming. I know I can be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me. Chcieliśmy dopytać, receptura mocno tajemna, czy jakiś rąbek tajemnicy co do przepisu mógłby Pan nam zdradzić? Nie, to nie jest wielka tajemnica, trzeba dużo miłości po prostu, wie Pan, miłości. Główny raz pączkiem, raz miłością. Główny składnik, miłość. A więc życzymy smacznego. Well, if they free me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'll move alone a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. Może pani nam opowiedzieć kilka słów o tej loterii, która tutaj jest? To nie jest loteria, pod serduszkami kryją się pytania dla zakochanych. Odpowiadając na nie prawidłowo, mogą wygrać nagrody. Słyszeliśmy taką plotkę, że wczoraj jakiś przełom w waszym życiu. Chcieliśmy zapytać, co się wydarzyło? Dzisiaj były nasze zaręczyny. Dzisiaj, tak?
dzisiaj rano. Tradycyjnie przy jakimś obiadku, śniadaniu z rodziną, czy raczej jakoś alternatywnie, jak to wyglądało? Po śniadaniu tradycyjnie. Po śniadaniu tradycyjnie, czyli na kolanko i pewne zdecydowane tak, tak? Zauważyliśmy, że są Państwo ikoną Dnia Zakochanych. Widać to po uśmiechach, widać to po spojrzeniu. Widzimy, że Antek jest już z nami, ale słyszeliśmy również plotkę, że kolejne dziecko w drodze, czy to prawda? Tak, to prawda, kolejne w drodze będzie to chłopczyk. A skoro tak, chcieliśmy zapytać, jak z planami na Dzień Walentynek, 14 lutego, jak planujecie go spędzić? No, nie będę mówił głośno, bo to jest niespodzianka dla żony. Ogólnie już dzisiaj zaczęliśmy od Galerii Veneta, później wybieramy się do kina. A we wtorek będzie ciąg dalszej atrakcji, które zapewniam dla małego Antka i dla żony. O, jakie plany na walentynki? Na walentynki niestety pracujemy w walentynki, więc walentynki nie będziemy się widzieć. A jak ogólnie podejście do Święta Zakochanych? Co ty myślicie? Święto Zakochanych my raczej nie obchodzimy. My na co dzień obchodzimy Święto Zakochanych i tylko tyle. Czyli walentynki są codzienne, nie? Skąd pan bierze na to pieniądze? A to nie do tego nie są potrzebne pieniądze, tylko szczere chęci, wie pan? A jak się ma taką wspaniałą dziewczynę, to się na pewno chęci się znajdują. Najpiękniejsze walentynki, które wspominacie, które były najlepsze? Zeszłoroczne. Zeszłoroczne, czyli jest nadzieja, że te będą jeszcze... Oczywiście. Jeszcze lepsze, okej. Okay. Dziękujemy wam bardzo i dużo miłości życzymy. Dziewczyna, ja ogólnie mam 23 lata i całe życie jestem praktycznie sam. Nigdy żadnej dziewczyny, zawsze bałem się podejść, zagadać, brakowało mi języka w gębie. Więc chciałem zapytać, bo za dwa dni mamy walentynki, czy może któraś z was chciałaby zostać moją walentynką? Co byś na to powiedziała? To może chociaż ty. Drodzy państwo, no ja mam jeszcze dwa dni, a wam życzę dużo miłości i cudownych walentynek.